Dzień dobry Jacku. I znowu razem. Dzień dobry. Znowu razem, słuchaj. Jakoś systematycznie nam wychodzi nagrywanie w tym roku. Z Mobilizujemy nagrywania. się, znaczy ty mobilizujesz mnie. Tak, bo dyscyplina jest wyrazem miłości, pamiętaj. Tak jest. Także kochamy się wzajemnie tutaj czuję. Tak jest. Pogadamy dzisiaj może o temacie chyba dość istotnym, bo ostatnio o różnych dołkach rozmawialiśmy o trudnych chwilach. Jedną chyba z takich trudnych chwil, które przechodzimy w życiu, jest moment, kiedy coś się kończy, a coś nowego się jeszcze nie zaczyna. Kiedy Musimy się rozstać z kimś, z czymś, być może z naszymi fantazjami, być może z naszymi iluzjami. Myślę, że to mógł być dobry temat na dzisiaj? No, dla mnie idealny. <laughs> tak pomyślałem, słuchaj, po tym ostatnim poście, który wiesz, opublikowałeś. Jestem w fazie wielkich zmian, w związku z tym wiele muszę zostawić za sobą. Duża transformacja, co? Zostawić łódź, którą płynąłem, przejść. Przez jakiś nieznany ląd i wypłynąć na nowy zupełnie akwen. Akwen. to jest temat, to, to jest to, który mi się bardzo podoba, bo nie uczą szkołach, jak się rozstawać. Ja zawsze mówię, że jak dziecko zgubi misia, który był jego przyjacielem, to rodzice mówią: Nie martw się, kupimy następnego a nie mówią, że to jest właśnie strata, to jest coś, co boli, co napełnia smutkiem. Z tymi się trzeba się rozstać, bo pewnie już znajdzie sobie innego dzieciaczka. No tutaj różne rzeczy można mówić, natomiast jedno jest pewne, trzeba pokazać, że życie trochę składa się z takich chwil, w których musimy coś za sobą zostawić, albo gubimy, albo świadomie zostawiamy. Dla mnie takim momentem w dorosłym życiu już... Powiedziałbym inspirującym, czyli takim, który natknął mnie pewnym podejściem do rozstania z rzeczami materialnymi, było zgubienie takiego długopisu Cross, takiej firmy Cross. To były lata 80., przyjechał Hiszpan do Polski, ja miałem przyjemność gościć go u siebie w domu i on podarował taki pozłacany długopis. To był jak relikwia traktowałem tak naprawdę, to 80. lata, pozłacany długopis był czymś wyjątkowym, ale on też był wyjątkowy dlatego, że dostałem go od niego takiego Luisa Fajardo i, i byłem na jakiejś dyskotece, w nosiłem go zawsze przy sobie i byłem na dyskotece w Krakowie i gdzieś mi wypadł. I miałem taki moment, nie wiem, dzień, dwa, jakbym tak, wiesz, w jakiejś takiej ciemnej znalazł się noże, wpadł gdzieś głęboko. No, nie wiem, jak to w ogóle opisać, taka, taka ciemność wokół mnie. Mhm. Była takiego żalu, smutku i takiego poczucia utraty, czegoś ważnego, bo on był nie tylko długopisem dla mnie, był pewnym symbolem kontaktu z Zachodem, z Luisem. I potem w którymś momencie yy... pomyślałem sobie, że tak musiało być. tak, że, że jest czas, kiedy mamy dostęp do czegoś, i czas, kiedy on się kończy. Że nic nie jest dane na, na zawsze. Że tak jest po prostu życie. Że pewne rzeczy mają początek i koniec. Tak jakieś życie ma początek i koniec, to, to życie, o którym mówimy, że jest tutaj, które znamy, prawda? Bo mhm. być może jest znowu początek i koniec innego, ale yy, wtedy przeżycie takiej żałoby po tym długopisie nauczyło mnie umiejętności rozstawania się rzeczami materialnymi. Łącznie z tymi, o których czasami mówię, że tam ktoś mi gwoździem porysował samochód, tak? że no, rozstałem się wtedy z tą mhm. piękną wizją, że mój samochód jest niezaskazitelnie nowy, gładki, ma piękny lakier. Po prostu przyjąłem, że, że już nie ma. Ale początkiem takiego Doświadczenia rozstawania się z rzeczami, właśnie był ten długopis, i, i potem już nie miałem problemów. To znaczy, jak coś ginęło, to sobie myślę, co tak ma być. To gdzieś poszło, to, to nie zginie. Ktoś to weźmie, może się ucieszy. Um, I być może tak jest z innymi rozstaniami, że musimy je w jakimś momencie przećwiczyć się No właśnie, je. słuchaj. Mnie się wydaje, że trudność tutaj dość duża polega na tym, że my nie chcemy zaakceptować rzeczywistości. Tylko chcielibyśmy, żeby nasza fantazja na temat rzeczywistości była kontynuowana. Wiesz, to co powiedziałeś, miałem wizję miałem wizję samochodu, który jest czysty. No ale teraz przychodzisz, patrzysz, jest porysowane. I bardzo często my tę wizję, którą mamy, chcielibyśmy ją kontynuować. I, no ale się nie da. Dlaczego? No rzeczywistość po prostu jest. I kiedy ta rzeczywistość ci się przytrafia, przydarza, czy, czy się dzieje, bo czasem też osoby decydują za ciebie w rzeczywistości, tak jak ten gość, który ci porysował auto. Najtrudniej chyba jest ją zaakceptować i powiedzieć: coś było, coś się skończyło. Czy I w ogóle to jest coś na pytanie, wita mnie? Dlaczego dla nas jest <grym> tak ważne to, tak? Że, że mamy te rzeczy materialne. No, jestem w takiej sytuacji teraz cztery dni temu ktoś mi na parkingu wjechał w mojego Mercedesa. I też miałem absolutnie wewnętrzny spokój byłem nawet w szoku, jak jestem spokojny, to akurat pani była się tam trochę rozpłakała i bardzo przepraszała, ja powiedziałem to tylko samochód, ale sam byłem zaskoczony, że jednak akurat w tym temacie rozstań, czyli z rzeczami, mam to przepracowane, tak bym mhm. powiedział. Ale to pewnie jest naj, najłatwiejsze, bo, bo to dotyczy takiej materii wymiennej, tak samochód można zmienić. Długopis można kupić nowy. Jakby się uparł, to pewnie by mi Luis przysłał. Ale pytanie, jest, dlaczego my się lubimy przywiązywać i otaczać takimi rzeczami. Dlaczego my taką wagę przywiązujemy do tego, że, że jak one znikają, to coś w nas pęka, prawda? Takie mhm. poczucie no, straty. straty. Myślę, myślę że wie, że jest to, jest to symbolika pewnych wartości, które są dla nas istotne. To, co powiedziałeś, to nie był tylko długopis. Bo gdyby to był tylko długopis, to można by go zamienić, ale dla ciebie to był symbol kontaktu z Zachodem, dla ciebie to był symbol jakiejś otwartej bramy do przestrzeni, w której nie mogłeś wtedy, wtedy być czy mieszkać. I, I te wszystkie wartości, które przywiązywałeś do tego jednego symbolu, one wiązały ciebie z tym, z tym długopisem, tak myślę. Nie sądzisz? Pamiętasz scenę z pulp fiction, jak on wraca po zegarek? Tak, tak. Cała ta scena o opisu, mm -hmm. jaki to był ważny zegarek, tak? Pewnie tak właśnie jest, że my nadajemy znaczenie rzeczom poprzez taką własną osobistą symbolikę, którą dopasowujemy do tych rzeczy. No, i teraz pytanie, po co my to robimy? Może dlatego, żeby w jakiś sposób zorganizować ten świat wokół nas i żeby on był taki zindywidualizowany, prawda? Żebyśmy mieli takie poczucie, zobacz, jak się chce ludzi upokorzyć, to im się zabiera to, co jest ich: ubranie, mhm. imię, nazwisko, daje im się numer, że my potrzebujemy w tym świecie, w którym jesteśmy, mieć takie symbole przywiązania być może bezpieczeństwa, być może tożsamości, tak? Ale bardzo jest ciekawe, skoro my nadajemy temu znaczenie, skoro my przywiązujemy się do tego, czyli my jesteśmy twórcą tej relacji, którą robimy, to tak samo y, powinniśmy być twórcą tej relacji, którą będziemy rozwiązywać w tak samo łatwy, y, łatwy i prosty sposób. A tutaj się okazuje, że to już wcale nie jest łatwe. Bo jeżeli ja stworzyłem to swoje przywiązanie do długopisu, to teraz to przywiązanie jest i ono tworzy mnie w pewnym sensie. Mm -hmm. No ja jestem, ten długopis jest częścią mnie. Jest częścią mnie, no właśnie, jakiejś mojej tożsamości, wiesz, mojego, mojego sposobu funkcjonowania. Tak, i to potem mogę sobie wyobrazić, że po śmierci takiego starszego człowieka, który ma całe mieszkanie pełne książek, gadżetów, które są związane z jego historią, przychodzi wnuk, czy tam prawnuk, ładuje to wszystko do kontenera i wyrzuca na śmietnik. Resztę sobie zostawia, prawda? Dwie, trzy rzeczy jako yy, Nie jako ma z pamiętka. tym żadnego związku, bo, tak. te, bo, bo, bo te kartki papieru są tylko kartkami papieru, a to wieczne pióro z 52 tam drugiego roku jest tylko starym, wiecznym piórem, które być może ma wartość, a być może nie ma, prawda? Ale mm -hmm. nie ma tej wartości, którą miała dla tego człowieka. To jest już ciekawe, bo ja teraz jestem w takim etapie chęci wyprzedania różnych swoich materialnych gadżetów i, i, i książek. Tak sobie myślałem, że Moja biblioteka, która ma tam ponad 2000 różnych książek, mogłaby być odchudzona o co najmniej połowę i, i mógłbym się z częścią, po, częścią podzielić, ale mógłbym tego dorzucić również w jakieś takie swoje drobiazgi, które przewoziłem z różnych miejsc. Ciekaw jestem, czy to by um, znalazło się z u, zainteresowaniem innych osób, natomiast ja czuję, że tego jest za dużo, mm -hmm. tak, że, że że gromadziłem wokół siebie taki materialny świat i on pasował do mnie wtedy, kiedy ja to czułem. Teraz, jak mówiłem w zeszłym roku, marzenia materialne w większości zrealizowałem, w związku z tym jakby wszedłem w taką fazę zaspokajania ducha I, i już te rzeczy jakby tutaj nie do końca są potrzebne. Tutaj bardziej widzę takie zainteresowania kontaktami z ludźmi różnymi, z ich historiami, z... Z tym, czym oni się rozstawali, co oni musieli przejść, żeby być tutaj, gdzie są, tak? Czyli no, zupełnie inna faza. Także być może to przynależy trochę do okresu dojrzewania. dojrzewania. Tak powiedział, do okresu dojrzewania. Ja dość długiego czasu staram się raz do roku robić remandrze, czy wiesz, i, i po prostu pozbywać się, wyrzucać. Jak coś mi się zepsuje, to rzadko kiedy naprawiam, pozbywam się tego. Albo wyrzucam, albo, albo oddaję i zadaję sobie pytanie, czy mi to jest jeszcze potrzebne. I słuchaj, w dużej części w dużej części sytuacji okazuje się, że rzecz, która się zepsuła, w zasadzie, mówiąc tak troszkę ezoterycznie, zepsuła się po to, by ode mnie odejść i do mnie nie wrócić. I myślę, że podobnie mamy z różnymi relacjami, wiesz. Te się jak, psują. Jak one się popsują, jak one się wykończą, to, to nie ma co ich na siłę trzymać. Mam takie powiedzenie, że Niektóre relacje mamy na jakiś czas, a niektóre są na całe życie. I kłopot polega na tym, że relacje na jakiś czas chcielibyśmy ciągnąć przez całe życie, a te na całe życie udaje nam się wytrzymać tylko jakiś czas i, i później za nimi tęsknimy. A to piękne. To piękne, bo jeszcze pozostaje kwestia zdefiniowania, które są którymi. Prawda? To jest trudne. To jest trudne. Czyli na to mamy całe życie. Wiesz... Nie wiem, czy przećwiczono umiejętności rozstawania w sytuacji, w przypadku rzeczy da się przenieść na, na ludzi, bo to jest zupełnie inny wymiar. Na pewno. Prawda? Długopis można odkupić, samochód można wyklepać, pomalować. No, te rzeczy po prostu można odtworzyć jeden do jednego, i to ludzkość ma tutaj duże umiejętności odtwarzania tego, co zniszczone. Natomiast zniszczone relacje podlegają według mnie zupełnie innym prawom. Oczywiście. Oczywiście, bo ludzie, zwróć uwagę, podlegają innym prawom. Przypomnij sobie dzień, w którym myśmy się poznali, dwadzieścia parę lat temu, a dzień, w którym dzisiaj się spotykamy. No niby jest Jacek i niby jest Andrzej, tak. ale to jednak jest dwóch różnych gości. Czyli my się też rozstajemy z, z taką swoją tożsamością, z, z, z tym, co to oznacza ja, prawda? Wiktor Frankl bardzo ciekawie słuchaj, pisze, że człowiek jest i staje się. I to są te dwa symultaniczne procesy, które, którym, którym osoba podlega. I teraz ta osoba w relacji również jest i staje się. I osoba, którą ty poznajesz na jakimś etapie swojego życia i z którą przeżywasz jakąś, jakąś część życia, e, a po tej części życia, którą, przez którą razem idziecie, to już nie jest ta sama osoba, bo ona wpływa na ciebie, ty na nią i transformujecie. No właśnie jest kwestia, czy my to widzimy, prawda? że w tej drodze zachodzą zmiany. Trochę się ostatnio interesuję bardziej ezoteryką, numerologią. I wynika z tego, co już zauważyłem, że my powinniśmy dążyć, jakby celem naszej obecności na Ziemi generalnie jest podnoszenie. I jakości, tych wibracji, czyli rozwijanie się tak naprawdę. No mhm. Przychodzimy, żeby coś przetrenować, przećwiczyć, żeby się rozwijać. I mi to pasuje, że, że chodzi o taki progres w życiu na, na, na różnym poziomie. Tak? I być może są związki, które już stają w miejscu i ona w tej konfiguracji nie osiągną nic więcej. To oczywiście, gdyby powiedzieć, kochani, odchodzę od ciebie, bo moje wibracje są Ona większe, mówi, twoje są mniejsze baterie, i ty mnie, ciągniesz w dół, ty mnie ciągniesz w dół, to pewnie ktoś by powiedział idź do lekarza i weź mocniejsze leki, prawda? No, nie wiem, czy taki argument byłby przyjęty ogólnie prze, prze, przez ludzi, którzy się średnio interesują na przykład ezoteryką, ale, ale mnie to jest bliskie, że um, rozwój, progres jest kwintesencją życia. Tak? W każdym wymiarze. Oczywiście. I tym emocjonalnym, i tym duchowym, i tym materialnym. Że chodzi o to, żeby każdego dnia zrobić krok do przodu i żeby coś się zmieniło dzięki naszemu wkładowi, naszej pracy, naszym intencjom, które mają być pozytywne. No i to jest to pytanie: czy relacja, w której jesteś, ona się rozwija? Masz relację z synem. I czy ona ewoluuje, czy ona się rozwija? Bardzo trudne. Ja już mam to doświadczenie, którego ty nie masz. Mianowicie kontakty z dorosłymi dziećmi, które uh -huh. mają już swoje dzieci. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, tak? Bo ja już jestem w tym łańcuchu jedno oczko dalej od muchu. trochę nie. I yy, i rozstanie się z taką myślą, że ja jestem tutaj ważny, bo jestem ważny dla swojego syna, mm -hmm. ale już nie dla jego syna, tak? Bo dla jego syna jestem dziadkiem, mimo jakąś osobą odległą. W dniu takim każdym, codziennym, nieobecną. Ale to jest też umiejętność rozstania się. Um, z pewnym wyobrażeniem, że ja będę tą osobą taką dominującą w rodzinie, prawda? Bo, no bo ja zawsze byłem, a mój syn czy wnuk dopiero się pojawił. To jest też ta umiejętność wiesz, odejścia z tej roli, prawda? Bo będąc ojcem, masz dziecko, a później stajecie się partnerami w tej relacji. To jest też ciekawe, bo jesteśmy partnerami, ale też zawsze on jest moim synem. Tak. Niezależnie od, od wieku. Mnie się podobały takie opisy, jak w latach tam 30., 20. po wojnie. Jeżeli ojciec miał lat 90, syn miał 70, czyli obaj w zasadzie już starzy, to ten 70 latek nie usiadł, dopóki ojciec nie usiadł przy stole, prawda? Także no i, no i dzisiaj pewnie trudno szukać takich zwyczajów, ale mnie się to podobało. W związku z tym tak jak mówisz, ja też często to mówiłem, że przeznaczenie nie zawsze jest na całe życie. Ale yy, lęk pewnie przed y, taką pustką, którą trzeba czymś wypełnić w przyszłości, powoduje, że jednak ludzie lubią się trzymać w tego, co jest znane i co jest, co jest stare. I wydaje mi się, to jest duży kłopot wiesz? bo y, co się kończy, my nie chcemy tego skończyć. I, i, ciągniemy, i, i ciągniemy w przyszłość coś, co, co umarło. Bardzo lubię takie powiedzenie, najtrudniej jest amputować to, co już umarło. Masz, masz zeschniętą gałąź na pięknym drzewie i myślisz sobie, ona jakoś pasuje, no ale ona jednak niszczy to drzewo. Tak? Trzeba by było to obciąć. Podobnie wydaje mi się z relacjami, albo one się rozwijają, albo się zwijają. I jak patrzysz na relacje, które czy to masz z synem, czy z żoną, czy, czy z innymi osobami, Zwróć uwagę, że, że w pewnym momencie ten rozwój się zatrzymuje, jest stabilizacja, stagnacja, a potem bardzo często jest spadek i upadek. Pytanie, czy jesteśmy na tyle otwarci na tyle, i na tyle gotowi w ogóle zaakceptować to, przyjrzeć się temu, albo czy jesteśmy gotowi zostawić to, pójść, pójść dalej w nieznane? Wiesz, każdy moment, w którym zaczynamy świadomie czuć, że się rozwijamy, jest momentem, w którym musimy zaakceptować to, co się może wydarzyć, na co dzisiaj jeszcze nie mamy wpływu i jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, prawda? Czyli jeżeli idziesz główną drogą i wszyscy nią idą, i wiadomo, że tam na tej drodze będzie sklep, nie wiem, czy stanek, cokolwiek, bo to wynika z mapy życia, bo ktoś ci ją przekazał, tak? Czyli. czyli Spotykasz swoją drugą połówkę w szkole podstawowej albo średniej, potem chodzisz, potem się żenisz, potem masz dzieci, potem idą do przedszkola, potem w kościele jest komunia, chrzciny i tak dalej. Wszystko jest, było przynajmniej zaplanowane. Nagle podejmujesz decyzję, że chcesz skręcić w las, do którego nikt nie chodził, prawda? Czyli wyjechać z tego, mi z tego miasta, zostawić tego chłopaka, nie wiem, yy, zająć się jakimś biznesem, którego nikt w rodzinie nie robi, o cokolwiek. To praktycznie wchodzisz na ścieżkę, w której zostajesz sam. I wtedy łatwo jest mówić innym, że mu odbiło na przykład, prawda? Że, że nie ma kryzys wieku średniego albo że zgłupiał, bo przecież tutaj wszystko miał. Także myślę, że my żeśmy straszyli takimi rzeczami, że w lesie to straszy, tam są. Zobacz, że. że w tych bajkach też są ukryte takie informacje, które... Podprogowe, nie? Podprogowe, typu nie, nie oddalaj się tak. od, od grupy, nie oddalaj się od, od rodziców, od, od tych bliskich, od tego lasu, który znasz, bo ten dalej jest czarny i, i tam jest Baba jaga, nie, potwory. Mhm. No wszystko może tam być, czego dzieci się boją, a potem jako dorośli myślę, że nie mają świadomości, że nadal się tego boją, prawda? I... i z jednej strony, tutaj, gdzie jesteśmy, czujemy dyskomfort, a z drugiej strony, na myśl, żebyśmy ten znany dyskomfort zostawili na jakiś nieznany być może komfort, nie jest na tyle silna i przekonywująca, żeby niektórzy rzucili wszystko i poszli przed siebie. Ja często mówię moim klientom: nigdy nie znamy wszystkich implikacji procesu rozwojowego. Bo ktoś mówi: Chciałbym to osiągnąć, wiesz, chciałbym pójść w tym kierunku, chciałbym tutaj się rozwinąć, chciałbym popracować nad swoimi deficytami. Ale to nie jest tak, że wyciągniemy jeden element mhm. i cała reszta zostanie niezmienna, ponieważ, ponieważ to jest system. Ten jeden wyciągasz tak. i cały system, y, cały, system, y, cały system się zmienia. No, no, dlatego, je, jeżeli ktoś decyduje się na y, rozwój osobisty, bardzo to pojęcie często jest używane, to musi zaakceptować konsekwencje tego rozwoju, które mogą być bliżej nieokreślone. Mhm. Tak? Mogą być określone. Takie, że nagle przestanie pasować do środowiska, z którego wyrósł i w którym żyje. I mo może to być dramat, bo to w tym środowisku będą najbliższe osoby. Tak? Ale jak najczęściej partner. tak jest, ja obserwuję. Jak, yy, yy, jak obserwuję osoby, które wiesz, przyjeżdżam na warsztaty, rozwijają się i, yy, i nagle się okazuje, że czują się niezrozumiane w rodzinie, bo jadą, yy, jadą na Wigilię i oni rozmawiają o czymś na wigilię, a cała rodzina patrzy na nich jak na y, jakiś gości od czapy, rozumiesz? Tego, tak że jak chcą swoim rodzicom powiedzieć, że ich skrzywdzili tam w dzieciństwie, <laughs> i, bo, bo przepracowali to i teraz tutaj wybaczyli, i, i ci Ziesz rodzice co? patrzą przerażeni. Ja no. mam takie powiedzenie, że przebaczenie to umiejętność pogodzenia się ze szczęśliwą przeszłością, wiesz? <laughs> I, to jest, I to jest ta umiejętność, no właśnie, pozostawienia swojej iluzji. Iluzji na temat przeszłości, którą chciałbyś nie wiem, zmienić, zrozumieć, naprawić i powiedzieć ojcu. Ale też jeżeli rozstajemy się, to umiejętność rozstania się z jakąś taką wiesz, fantazją, iluzją na temat twojej przyszłości i zaakceptowaniem tego, co, co jest, tego co tu i teraz, czyli rzeczywistości. Wiesz, ostatnio słyszałem taką absolutnie niezwykłą historię, aż, aż mi ciarki przeszły jak mama poszła do wróżki, a potem swoim dzieciom powiedziała to, co wróżka jej powiedziała. I to brzmiało tak, jedno z Was odniesie sukces, drugie nie. No, powiem szczerze, to takie szaleństwo, że trudno sobie wyobrazić konsekwencje, ale konsekwencją było to, że jedno z tych dzieci... Wyjechało za granicę i zerwał kontakty z, z rodziną. No tak. Czy takie rozstanie totalne z, z czymś tak bolesnym uh -huh. i traumatyzującym i takim piętnującym, tak? bo, no bo które? Wybierz się między sobą, czy rzucimy monetą, ty idziesz do szkoły, a ty... Albo porywalizujcie i miejmy nadzieję, że... Tu, tu jest kubka pieniędzy na rozwój, kto pierwszy dobiegnie, ten dostaje. Zaskakująca historia. Ale jakie to musi być silne przeżycie, że człowiek się decyduje na rozstanie się z rodziną, bo porzucenie rodziny jest chyba w kategorii po porzuceń, rozstań na samej górze. Tak? Ale wydaje Wszyscy mi się, można... że jest bardzo ważne. Wiesz, ja, ja w wieku 21 lat. Yy... Wyjechałem z Polski z na migracji przez 4 yy, lata, i myślę, że to był ważny taki, yy, ważny taki czas dla mnie, właśnie, żeby siebie odpowiednio zdefiniować. Jak wróciłem w wieku 25 lat do Polski, to yy, no byłem kimś zupełnie innym, w sensie byłem autonomiczną jednostką, i też yy, ciekawy był właśnie, wiesz, komentarz mojej rodziny, która mówiła, ty jesteś taki amerykański, ty już nie jesteś sobą, i tak mhm. dalej. Oni po prostu pamiętali, wiesz, pewien wizerunek sprzed, sprzed kilku lat nie i byli, nie byli skłonni zaakceptować tego, co aktualnie widzą. Czyli musimy się rozstać czasami z tym, co inni nazywają bycie sobą, prawda? Hmm. A my chcemy to zmienić, bo czujemy, że to właśnie nie jesteśmy my, że w naszych słowach, które wypowiadamy, brzmią słowa naszych rodziców, abyśmy chcieli, żeby to były nasze. To jest bardzo trudne do odkrycia, co, co jest moje, a co jest nie moje. Tak? Mhm. Czy, czy to, co mówię, to ja tak myślę, czy moi rodzice tak myślą. Czy myślę? jest taki imprint, prawda? Taki. dokładnie. Mhm. Czy, czy mam drukowane yy, swój program zachowania czy, czyjeś wirusy tak naprawdę, bo to... Tak Myślę, że warto, to, że warto to w sobie jakoś już obserwować. Wracając do tych rozstań takich, które pewnie nam się najczęściej kojarzą z, roz, z rozstaniami, czyli z partnerami, bo to zaczynamy doświadczać już w szkole, prawda, jak pojawiają się dziewczyny, nasze dziewczyny, chłopcy dla niej, dziewczyn, a potem się kończą wielkie miłości i zaczynają się następne i dużo jest o tym piosenek i one się świetnie świetnie pewnie sprzedają na różnych dyskotekach, bo są takie sentymentalne. To niestety chyba nie ma prostej metody na uniknięcie pewnego bólu i smutku i cierpienia. Czyli jeżeli naprawdę coś jest dla nas ważne, ktoś jest ważny, był ważny, a nagle czujemy, że musimy się od niego oddalić, bo chcemy iść dalej, a on idzie w ogóle w inną stronę i by nas ciągnął nie tam, gdzie chcemy iść. To chyba trzeba zaakceptować, że to będzie po prostu smutne, przykre, bolesne i to jakiś czas musi trwać, tak? że, że to pożegnanie nie jest w zasadzie fajnie było, miło tutaj rąsia. No rzadko, kiedy masz takie pożegnania, gdzie dwie strony dochodzą do wspólnego wniosku i mówią, no tak, no rzeczywiście doszliśmy do tego punktu. Mamy dzisiaj 17, 16, 15 marca, no i to byłby dobry czas właśnie, żebyśmy że się rozstawić, bo to jakoś numerologicznie nam się zgadza i, i rzeczywiście numery za nas zadecydowały, ale często jest także, że albo jedna, albo druga strona decyduje o tym. No i, i teraz pytanie, co z tym zrobić. Z jednej strony masz dużą odwagę, by powiedzieć: słuchaj, czuję, że mnie ciągniesz w niewłaściwym kierunku, i, i to nie jest moja droga życia, to nie jest mój kierunek. Ja. Ja, ja tam nie chcę. To mówimy o świadomych osobach, które potrafią wyartykułować yy, takie zdanie, prawda? Tak. Bo niektórzy po prostu mówią, że, że mają dość. <laughs> tak, Cokolwiek mam dość. Ale jakby to nie znaczyło, tak, że, że już dalej tak nie chcą, ale to jest chyba taki sprawdzian na to, czy rodzice nas przygotowali do, do życia. Czy nas przygotowali właśnie do takich momentów nie do odnoszenia sukcesu, i do wchodzenia na podium, i do oklasków, które dostajemy, żeśmy pięknie powiedzieli wierszy, albo dostali same szóstki, tylko do takiego momentu, kiedy mm, kiedy nam się trochę wali świat, tak? Mhm. Bo albo sami czujemy, że musimy podjąć taką decyzję, albo co jest gorsze. Ktoś podniął za nas, tak? Z zawsze lepiej być tym, który zostawia, niż ten, tym, który został zostawiony. Ja właśnie nie wiem, czy lepiej. Wiesz, nie ja wiesz. nie wiem, czy lepiej, bo yy, w swoim życiu miałem doświadczenie zostawiania i w zasadzie. W zasadzie od tego się zaczęło moje życie, że zostałem zostawiony, a później ja zostawiałem, bo nie chciałem być zostawiony i, i żyłem w takiej iluzji, że jak pierwszy zostawię, to mnie nikt nigdy nie zostawi, a później w terapii dowiedziałem się, że po prostu funkcjonuję w jakimś, w jakimś obłędzie. I, i, I powinienem to jakoś sobie w głowie, w głowie ogarnąć. Myślę, że ten smutek, ból i cierpienie wiąże się zarówno z jedną, jak i z drugą stroną. Wiesz? Tak, to są Tylko, dwie, że jedna dwie jest bardziej chyba przygotowana. Samego, no, ma poczucie pewnego sprawstwa, bo tak. wie, kiedy to zrobi. Tak? Wie, że za chwilę zadzwoni, albo przyjedzie i ci powie. A tamta jest w innym kontekście, i nagle ktoś jej mówi. Do widzenia. Koniec. Do widzenia. Kończy się życie. Nie? Mhm. Koleżanka op op opowiedziała kiedyś, jak skończyła jeden związek, zrobiła bardzo wystawną kolację i taką z dobrym winem i z dobrym jedzeniem. I jak jej partner zjadł, wytarł usta, to powiedziała: A teraz się spakuj oh, i, i wyprowadź. No i teraz jest pytanie, czy, czy to jest rodzaj zemsty, czy, czy, czy to jest... Słuchaj, no coś niewiarygodnego. Czy to jest właśnie taka najbardziej elegancka forma, kulturalna. A później kulturalna? powinieneś się domyśleć, bo to już nieraz o tym ja myślałam, żeby tobie o tym powiedzieć. A Jak to niektórzy mówią o, o, o kulturalnym zauważyć. rozstaniu. To, no. to to powiedzieć pakuj się i wynoś, może czasami jest lepiej, nie? Ja myślę po w ogóle, wiesz, porozmawianie o tym i zanim to rozstanie nastąpi... Tylko ludzie mają kłopot, rozmawiać właśnie podczas całego procesu rozwijania <laughs> ich związku. W związku z tym, jak on zaczyna się zwijać, to jeszcze trudniej Co jest prowadzić rozmowę. Tak? Wtedy łatwiej jest... Ja się śmieję, ale to jest strasznie ciąć. trudna sytuacja, wiesz? Strasznie trudna sytuacja. Ale według mnie powinni tego uczyć, ponieważ yy, myślę, że patrząc na ilość rozwodów, która rośnie... Aha. w krajach rozwiniętych i u nas również i na ilość partnerów, których ludzie mają na Tindery i na inne aplikacje, które dają możliwość poznawania ludzi i kolejnych ludzi, i kolejnych ludzi. To pewnie jakiś taki poradnik jak to robić bezpiecznie, zdrowo dla siebie i innych, etycznie, moralnie, higienicznie. Miałby sens, tak? Bo no skąd mamy wiedzieć, skoro nikt nam nie powiedział? Powinni uczyć, uważam. Tylko jak tego nauczyć? Bo bardzo często słyszymy, Jacku, poczujesz to. Wiesz, skąd będę wiedział, że, że to ten moment? No będziesz, będziesz wiedział, poczujesz. No ale, ja ale jak to rozpoznać? Ale są sygnały, no, nie? To, to... Są sygnały, żeby to rozpoznać. Nie uważasz? Ale to trzeba naprawdę mieć dobre okulary, żeby je widzieć. Jesteśmy tak skoncentrowani na sobie, na swoich potrzebach. I w większości mówimy, ja się źle czuję, ja nie dostaję tego, co bym chciał, ja, ja, ja. I druga strona mówi dokładnie to samo w związku z tym. są bardziej jaja niż związek, wiesz. Tak. <laughs> Ale ponieważ dzisiaj wszystko jest w aplikacjach, to myślę, że z aplikacji można by też skorzystać przy takich sytuacjach, prawda? Mhm. Czyli ktoś ma, mamy aplikację, żeby się poznać i powiedzmy ta aplikacja do poznawania się ma również tam zakładkę pod tytułem rozstajemy się. No hmm. tak. I no no ale korzystamy z nich. No ja trochę... słyszałem, o, że, że to jest bardzo popularna metoda, wiesz, na Messengerze czy na, y, czy, czy na SMS-ie, że nagle jesteś wykluczony. Albo dowiadujesz się z Facebooka, że twoja partnerka cię zablokowała? Jest, jest, po pierwsze cię zablokowała, a później jest, jest nagle wolna. I próbujesz się skontaktować. Masz zablokowany numer, nie wiesz o co chodzi. No nie. I dzwonisz do znajomych. Czy słyszeliście, co słychać u Justyny, czy tam u Krysi, czy u Zosi, a tutaj się okazuje, a no podobno nie jesteście razem. Tak, Agnieszka już tutaj nie mieszka. mieska. <noise> <noise> no. Czy trzeba by zadbać o taki swój dobrostan w takich sytuacjach, czyli to, co można zrobić, to jest to, co można ze sobą zrobić. Tak? Myślę, że mamy taką tendencję często do wyjaśniania, pytania się, jakby dochodzenia, ale dlaczego, ale o co chodzi, że, to nie ma znaczenia. Że to już nie ma znaczenia, prawda? To już nie że, ma znaczenia. Że, że w Ulu nie mija, wręcz przeciwnie, to jest takie rozgrzebywanie ran, ale że taką umiejętność radzenia sobie samemu z takimi sytuacjami, warto rozwijać, ponieważ w świecie, w którym wszystkiego jest tak dużo, wcześniej czy później z czegoś trzeba zrezygnować, coś trzeba stracić, żeby zyskać coś, prawda? Pójść tak? dalej. To jest Pijesz tak jak ze znajomymi, przyjaciółmi. Można mieć ograniczoną ilość kontaktów, mimo wszystko, bo można się spotykać w ograniczonym czasie z ludźmi, tak? Czyli nie można w nieskończoność mnożyć ludzi, z którymi mamy kontakt. Uh -huh. Tak, oczywiście, może być tak, że poznaliśmy ciekawych ludzi na wyjeździe, ale oni muszą kogoś wypchnąć z naszego grafika. Tak. Albo ze swojej Może się tak? okazać, że nagle nie mamy przyjaciół, których żeśmy mieli, bo oni się przesunęli do jakiejś innej grupy kategorii. też spotkałem taki, taki, taki przypadek człowieka, który po prostu robił to cyklicznie czyli co 7 lat kasował Cześći. znajomy sześciu znajomych. Mówisz, że to nic osobistego. Po prostu on teraz potrzebuje nowej tutaj inspiracji. Nowej energii. Nowej energii, tak? Tak. I nagle zostajesz, ktoś kto mnie to opowiadał, to powiedział, że my byliśmy tak blisko siebie. A to była iluzja, widzisz? Ja do, ja do dzisiaj w ogóle tego nie jestem w stanie zrozumieć. I tam już po latach, jak go spytał, to powiedział, ale nie bierze go do siebie. to no, po prostu. Nic personalnego. Potrzebowałem, tak, nic osobistego, personalnego. Potrzebowałem nowej energii. Bo widzisz, to jest to pytanie, czy, czy oni rzeczywiście byli blisko siebie, bo wydaje mi się, że jeżeli jesteś blisko z kimś, to żeby się dobrze rozstać, trzeba po prostu przeżyć żałobę i przygotować się na ten ból, na to cierpienie i, Ale i jeżeli na ten jesteś czas, bardzo wiesz. blisko siebie i dbasz o tą bliskość, to może być tak, że nigdy nie będziesz musiał się rozstawać. I to jest w zasadzie to, co według mnie jest kwintesencją wniosków z naszej rozmowy. Że być może taka sytuacja może się wydarzyć, ale warto robić wszystko, żeby ta bliskość była naprawdę bliska. I by być ze sobą, wiesz? Bardzo lubię powiedzenie, że kiedykolwiek mam problem, zabieram siebie ze sobą, bo jestem wspólnym mianownikiem wszystkich swoich problemów. Jak na nie popatrzę, to wiem, co, wiem co zrobić. Jacku, dziękuję Ci bardzo ja za dzisiaj. Się. Dobra rozmowa. My no ja się nie rozstajemy.